Witam moi drodzy, bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 19 września. Zaczynamy od Tarota, potem karty Lenormand. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Zobaczmy, co tutaj moi drodzy. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki na ten dzień 19 września. Zobaczmy. Szóstka mieczy. Tu, moi drodzy, jest podróż na pewno. Wyruszamy w podróż realną albo też mentalną. Nieważne. Ważne jest to, że uwalniamy się. Tutaj mamy kartę bramę. Szóstka mieczy o tym mówi, że uwalniamy się od przeszłości. Mamy otwartą drogę, horyzont. Działamy i na pewno nie będziemy się cofać. Nie wspominamy przeszłości. Ta szóstka mieczy, moi drodzy, w miłości mówi o oddaleniu, o takiej próbie odejścia albo takiej chwilowej separacji. Oczywiście podróż, tak jak powiedziałam, realna czy mentalna, ale ucieczka od problemów. To jest taki wyjazd, moi drodzy, może jednodniowy, może kilkudniowy. Tu oczywiście też nam ucieka energia. Odejście pewnych rzeczy, moi drodzy, i musimy uważać na to, co robimy, jak działamy, bo rzeczywiście kto jest wokół nas, ta energia nam ucieka nie wiadomo gdzie. My mamy właśnie takie problemy emocjonalne, być może to jest też potrzeba takiego powrotu do równowagi mentalnej, psychicznej. Jesteśmy po jakimś, moi drodzy, trudnym, być może życiowym zakręcie i tu musimy emocjonalnie wyprostować się. Nasz kręgosłup moralny być może potrzebuje też wyprostowania. Potrzebujemy znaleźć taką równowagę psychiczną, powrót do balansu, ale mamy na to szansę, bo właśnie ta szóstka mieczy powraca, przywraca nam tą równowagę. Także, moi drodzy, mogą być odwiedziny kobiety z daleka, bądź też wyjazd do kobiety z kobietą. Tu oczywiście też mówimy, że otwierają się przed nami nowe możliwości. Będziemy gdzieś, moi drodzy, wspólnie podróżować, bo tutaj jest kobieta, ale to jest taka podróż właśnie, moi drodzy, z kimś, tak? Albo mentalnie jesteśmy z kimś związani w tym momencie, albo mamy towarzyszkę podróży, albo też wybieramy się do kobiety. Tu są takie, moi drodzy, energię. Bardzo ciekawa karta, tak jak powtarzam jeszcze raz, to jest karta brama, otwierają się przed nami możliwości, zostawiamy to, co złe. Tutaj może być problem z bólami głowy, z zatokami, ale też, moi drodzy, to jest powrót do takiej psychicznej równowagi po jakimś trudnym okresie, tak jak mówiłam wcześniej. No dobrze, prostujemy się życiowo. Zobaczmy kartę Lenormand. No tu nam wypadła karta, zobaczcie. Jest karta gwiazdy. Bardzo dobra energia, czy w Lenormand, czy w Tarocie. Tutaj spełniamy swoje marzenia, moi drodzy. To jest jedno z marzeń. Mamy szczęście, mamy tutaj powodzenie, skupienie na pewnych rzeczach. Tu oczywiście jesteśmy, moi drodzy, szczęściarzami, tak? Dlaczego? Działamy z profesją tego dnia. Możliwe, że nasze talenty są dostrzeżone, docenione. Tutaj mamy, moi drodzy, możliwe, że podróż marzeń. Możliwe, że bardzo pozytywnie jesteśmy postrzegani przez inne osoby, doceniani. Możemy otrzymać jakiś piękny prezent tego dnia, ale też zwiedzać możemy, moi kochani, tutaj piękne naprawdę rzeczy. To może być jakieś piękne muzeum,
To może być jakaś wspaniała bazylika, którą odwiedzimy. Tutaj też, moi drodzy, jest szansa na to, że otrzymamy z niebios jakąś taką wskazówkę, bo karta gwiazdy przyczynia się do spełnienia naszych marzeń. Może być olśnienie tego dnia bardzo duże. Także na pewno jest to dzień wart, moi drodzy, dużo i można powiedzieć, że jest ten dzień takim spełnieniem naszych marzeń. No dobrze, kochani, no to tyle. Tak mi tutaj te wizje przychodzą. Ja oczywiście mówię wszystko z głowy. Tu jest tarot intuicyjny, tu są karty Lenormand intuicyjne. Ja oczywiście mam bardzo duże wizje, bardzo głębokie czasem. Jeśli, bo czasem te filmiki trwają krócej, tak jak widzicie sami, czasem dłużej. To zależy od mojej też intuicji. Chciałabym Wam przekazać jak najbardziej rzetelne informacje, ale też i praktyczne, bo oczywiście tutaj większość, moi drodzy, na pewno zagląda po takie pragmatyczne, praktyczne życia codziennego przykłady. Także to, co przyjdzie mi tutaj, moi drodzy, do mojej głowy, to Wam przekazuję. Bardzo gorąco pozdrawiam, życzę wspaniałego dnia. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych filmach.